Dzisiaj powiemy sobie coś trochę o stworzeniu człowieka. Twórca stworzył człowieka na swoim domyśle. W Piśmie Świętym jest napisane, że liczba człowieka to jest 666 i to tam szatana, coś tam. To Kościół sobie to rzeczy pewne rzeczy pozmieniał, żeby nas straszyć piekłem. I robić na tym kasę. Liczba 666 to jest to liczba człowieka, bo człowiek składa się z wody i z węgla, a węgiel składa się z 6 protonów, 6 neutronów i 6 atomów. To było na tyle wytłumaczenie tego 666. Dlatego ja mówię, pozdrawiam za stwórcę, bo to on nas stworzył i ja myślę na niego za to szacunek. Byliśmy Eden, to spieprzyliśmy. Ale zawsze możemy tam wrócić, tylko musimy się nawrócić i z nim rozmawiać. Jak to zrozumiemy, to świat stanie się lepszy i normalny. Normalny taki, jak ludzie. Ale szatan ma na to nie pozwoli. Bo to jest królestwo Sodomia. Czas ostateczny zapisany w księgach. Przygotujcie się na to, że niektórzy pójdą do nieba, a niektórzy do czeluści i będą tam wiecznie pokutować za swoje głupie wybryki. Ja nikomu źle nie życzę. Każdy ma wybór. Bóg dał Stwórca nam wolny wybór. Każdy może sobie wybrać. Czy się będzie pieprzył ze wszystkimi, popatrzcie na zwierzęta. Czy teraz by ktoś przybylizuje tam takie krowy, pikniki, a czy krowa się czuzowała z żyrafą, czy słonie z tym bocukiem, a u nas się wszyscy ze wszystkimi pieprzą pedalstwo, pedofile, kobiety z kobietami. Wy się dobrze zastanówcie, co robicie. Ja już wam dawno ostrzegałem, a teraz zobaczycie za chwilę, co się będzie działo na świecie. Za chwilę będą z Ameryki spieprzać wszyscy do Polski, bo tam się upatrają i zalewą. U nas cały górny i wolny Śląsk znajdzie się pod wodą i się zapadnie, bo tam była rabunkowa polityka kopania węgla. Ale to jest temat na osobny film. Na telegramie pozdrawiam ze Stwórcą i wolnym Polską na razie.